Ja zawsze uczestniczę w takich imprezach, bardzo lubię takie imprezy. No i myślałem, że nie byłem pewny, że się coś nowego dowiem. Z tych sobótkowych przedstawień, co były, mniej więcej stroje wyglądały, jak ten zwyczaj wygląda z puszczaniem wianków. Teraz pani kierownik z muzeum opowiedziała dosyć szczegółowo te wszystkie zwyczaje u nas, jakie panują. Także na pewno to przynosi jakąś tam korzyść. No, chciałem poznać troszeczkę historii tego regionu. A zarazem lubię aktywny tryb życia, także to mi akurat odpowiadało. Jest tych imprez bardzo mało tutaj, a mówię, to jest bardzo fajna forma, żebyśmy czas spędzali razem. Przede wszystkim te weekendy, bo czasu jest mało teraz i dla dzieci, i dla nas wspólnych, a mówię, to nas zbliża do siebie, dużo się poznajemy i jest to bardzo miłe i przyjemne. Ja i dzieci na pewno dowiedziały się, jak wyglądały kiedyś zawody, na przykład jak wyplatano kosze, jak robiono sita, jak strugano łyżki, to im na pewno przybliżyło. Dowiedziałem się o tym, jak to dawniej wykonywano różne rzeczy takie gospodarstwa domowego, na przykład łyżki, na przykład łuby, przetaki, sita, nie tylko Discovery w telewizorze, co jest jak zrobione, jak to jest zrobione, ale u nas też było bardzo ciekawe różnych rzeczy. Jeżdżąc na rowerze, to się to wszystko bardziej utrwala. Turystyka łączy to wszystko, czyli do turystyki można powszczepiać różne inne elementy i to w całości daje piękny obrazek. Integruje młodzież, dzieci. Sama historia Wilgora jest bardzo ciekawa. Te imprezy przybliżają nam te tradycje. Przyjemność i radość. Poszerzenie wiedzy, znajomości. To nas jakby zbliża do tego i przypomina nam to, co było, a dzieci jednocześnie uczą się tego, co już praktycznie jest zapomniane. Powrót do tych korzeni starych, to jest też bardzo ważne i to się, myślę, że udaje na tych rajdach.